18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Artykuł 5 jest świętością, mówił podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki prezydent USA Joe Biden. O wzmocnieniu wschodniej flanki NATO rozmawiali w Pałacu Prezydenckim przywódcy B9. Rozmowa z prezydentem Dudą o orędzie do Polaków oraz udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Historyczna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce dobiegła końca. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z amerykańską firmą Westinghouse umowę na prace przedprojektowe dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W Warszawie zakończył się szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO. Obrady były wyjątkowe ze względu na obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i szefa Paktu Północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga. Rozmowy dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy. Łukasz Żmuda. Obrady bukaresztańskiej dziewiątki odbyły się w Belwederze. Przywódcy rozmawiali m.in. o kwestii zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz omówili sytuację Ukrainy. To, co dziś chcemy zrobić, to wspólnie w gronie najbliższych sojuszników zastanowić się nad naszymi kolejnymi krokami w ramach przygotowań do szczytu B9 w Bratysławie i szczytu NATO w Wilnie oraz nad możliwościami dalszego wspierania Ukrainy. Specjalny patronat nad grupą 9 państw wschodniej flanki sojuszu ustanowiły Stany Zjednoczone. Obecność przywódcy USA Joe Bidena znacząco podniosła rangę wydarzenia. Biden po raz kolejny potwierdził gwarancję bezpieczeństwa dla krajów NATO. Może niektórzy z Was pamiętają, lata temu byłem jednym z senatorów, którym najbardziej zależało na rozszerzeniu NATO. Dzięki temu możemy teraz siedzieć razem przy stole. W trakcie mojej rozmowy z naszym przyjacielem z Rosji powiedziałem, dążysz do finlandyzacji NATO, a dostaniesz natoizację Finlandii. I tak się właśnie stało. Artykuł 5 jest świętym zobowiązaniem Stanów Zjednoczonych. Będziemy bronić każdego cala terytorium państw NATO. W tym ważnym momencie dyskutujemy o tym, jakie decyzje podjąć na przyszłość, po to, żeby odstraszyć potencjalną agresję. Nie wiemy, kiedy wojna się skończy, ale kiedy to nastąpi, musimy zadbać o to, by historia się nie powtórzyła. Widzieliśmy rosyjski wzorzec agresji przez wiele lat. Gruzja w 2008 roku, Krym i Donbas w 2014 roku, a potem pełnoskalowa inwazja na Ukrainę w zeszłym roku. Nie możemy pozwolić, aby Rosja nadal osłabiała bezpieczeństwo europejskie. Musimy przerwać ten cykl rosyjskiej agresji. Bukaresztańska dziewiątka to zrzeszenie państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. W jej skład wchodzą Polska, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Czechy i Bułgaria. Aby upewnić się, że ta brutalna wojna z Ukrainą jest ostatnim aktem Rosji, musimy być zdecydowani w powstrzymaniu dalszej agresji i odwróceniu obecnej. NATO jest silne i wykazuje wyraźne zaangażowanie wobec Rosji i jej mieszkańców. B9 jest silniejszy niż kiedykolwiek. Grupa B9 została oficjalnie zainaugurowana 4 listopada 2015 roku. Wówczas z inicjatywy prezydentów Polski i Rumunii Andrzeja Dudy i Klausa Johannisa przywódcy państw wschodniej flanki NATO spotkali się w Bukareszcie. Bezpośrednią przyczyną powołania dziewiątki bukaresztańskiej była agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i nielegalna aneksja Krymu. Głównym celem stworzenia tego formatu spotkań było powstrzymanie agresji rosyjskiej w kierunku państw Europy Środkowo-Wschodniej poprzez pogłębienie współpracy militarnej, gospodarczej i politycznej. Najważniejszym postulatem B9 jest zwiększenie w tym regionie obecności wojsk największego sojuszu obronnego świata, Paktu Północnoatlantyckiego. Tutaj rozstrzygają się losy europejskiego bezpieczeństwa, wiarygodności Stanów Zjednoczonych, ale także globalnego bezpieczeństwa. Będą Stany Zjednoczone inwestowały w wymiarze energetycznym, politycznym, militarnym, a także jeśli chodzi o systemy sztucznej inteligencji, a więc to wszystko, co jest związane także z pakietami militarnymi. Tuż przed szczytem Andrzej Duda spotkał się z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Wizyta robocza poświęcona była tematyce bezpieczeństwa, sytuacji energetycznej Mołdawii oraz perspektywie akcesji Kiszyniowa do Unii Europejskiej. Najbardziej bezpośrednio zagrożony jako kolejny w tej neoimperialnej polityce rosyjskiej
Tym krajem jest właśnie Mołdawia. Format spotkań bukaresztańskiej dziewiątki nabrał szczególnego znaczenia po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do aż 3 spotkań przywódców państw wchodzących w skład tej grupy. Szczyt B9 w Warszawie miał charakter przygotowań przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Media na całym świecie odtwarzają, cytują i komentują przemówienie prezydenta Joe Bidena z Warszawy. Apetytów autokraty nie można zaspokoić, trzeba im się przeciwstawiać. Autokrata rozumie tylko jedno słowo – nie. Powiedział prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Aleksander Wojak. Mimo deszczowej pogody oraz niskiej temperatury, przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena rozgrzało serca wszystkich, którzy byli obecni w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Take a moment, and I'm serious when I say this. Turn around and look at one another. Popatrzcie teraz na siebie. Popatrzcie nawzajem na siebie. Zobaczcie, ile zrobiliście. Polska ugościła ponad 1,5 miliona uchodźców. Wasza gościnność jest nieprawdopodobna. To jest coś absolutnie wyjątkowego. Dziękuję Polsko. Dziękuję Polsko za to, co robicie. O tej historycznej, już drugiej w ciągu roku, wizycie przywódcy Stanów Zjednoczonych w Polsce rozpisywały się media na całym świecie. ABC, Associated Press, CNBC, Deutsche Welle, Reuters. Niewątpliwie Polska obok walczącej Ukrainy przejdzie do historii tego konfliktu jako kraj, który najbardziej pomógł w tym wymiarze humanitarnym, ale też wojskowym obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Podczas swojego przemówienia prezydent Biden po raz kolejny podkreślił znaczenie artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, który w sposób jasny mówi, że agresja na jakikolwiek kraj NATO będzie odebrana jako napaść na wszystkich koalicjantów. My jesteśmy wolnym światem, po drugiej stronie są ciemni autokraci, którzy chcą zburzyć porządek światowy, po pierwsze. Po drugie, deklaracja wsparcia Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne. No i po trzecie, docenienie roli Polski. Myślę, że te trzy punkty powinny zostać zapamiętane. 24 lutego 2022 roku kremlowski reżim dokonał brutalnej inwazji na niepodległą Ukrainę. Od tego dnia minął już prawie rok. Jednak zaangażowanie światowych przywódców w konflikt nie słabnie. W swoich przemówieniach zaznaczyli to Joe Biden oraz prezydent Andrzej Duda. I dlatego wszyscy dzisiaj mówimy, Ukraina musi zwyciężyć. Dlatego wspieramy Ukrainę. Dziękuję Stanom Zjednoczonym, dziękuję wszystkim państwom NATO, które przesyłają pomoc na Ukrainę. Nie tylko tą humanitarną, także tą militarną. To niezwykle ważne. Jednak nie wszyscy, którzy wysłuchali przemówienia przywódcy Stanów Zjednoczonych, poczuli ulgę. Pod hotelem Marriott, w którym nocował Joe Biden, odbyła się demonstracja, której celem było skłonienie prezydenta USA do przekazania samolotów bojowych F-16 dla Ukrainy. Biden nie zezwolił na przekazanie własnych samolotów F-16, ale pozwolił krajom, które je posiadają, że mogą to uczynić. Ja będę dalej twierdził i twierdzę, że my też nie powinniśmy przekazywać naszych F-16, bo to są nasze srebra rodowe, najlepsze myśliwce, jakie posiadamy. Powinniśmy przekazać MiG-29, których mamy ponad 30, do których nie musimy szkolić pilotów ukraińskich, którzy mogą walczyć z godziny na godzinę. Wizyta Bidena jest bezprecedensowym wydarzeniem w historii Polski. Nigdy wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych nie gościł w kraju nad Wisłą aż 2 razy w ciągu jednego roku. Zdaniem polityków jest to potwierdzenie bliskich i silnych jak nigdy relacji polsko-amerykańskich. Partnerów poznaje się po sprawdzeniu, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście, w boju. Mamy wojnę na Ukrainie i Stany Zjednoczone obok Polski są liderem wsparcia dla walczących Ukraińców. To też cementuje przyjaźnie i myślę, że to będzie procentowało jeszcze w przyszłości. Przed wizytą w Polsce Joe Biden niespodziewanie postanowił również odwiedzić Ukrainę. W Kijowie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W stolicy Ukrainy przywódca Stanów Zjednoczonych poinformował o kolejnym, ogromnym pakiecie pomocy militarnej. To są wizyty komplementarne całkowicie i nie ma tutaj żadnej sprzeczności. One się uzupełniają, zresztą tak jak wystąpienia prezydenta Bidena. Cały przekaz jest przekazem łącznym, łącznie z kolejnym elementem tej całej układanki, czyli spotkaniem bukaresztańskiej dziewiątki. Zresztą tak to widzi Polska również. Prezydent Duda po spotkaniu z prezydentem Bidenem mówił jasno, że Amerykanie
przybywają do naszego regionu. Polska jest miejscem, w którym to się odbywa. Polska jest oczywiście ważnym partnerem, to wszyscy wiemy. Podkreślają zresztą nasi sąsiedzi. Historyczna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce rozpoczęła się w nocy z poniedziałku na wtorek. Dziś, późnym popołudniem, Air Force One z Joe Bidenem na pokładzie wystartował z warszawskiego Okęcia w kierunku bazy Andrews. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nastąpiło uroczyste podpisanie kontraktu pomiędzy spółką Polskie Elektrownie Jądrowe a firmą Westinghouse. Podjęliśmy decyzję o wdrożeniu i doprowadzeniu do sukcesu kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Projekt budowany ze stabilnym, doświadczonym, bezpiecznym partnerem. Projekt, który wpisuje się we współpracę polsko-amerykańską. Polska i Stany Zjednoczone w ostatnich latach zdecydowanie wzmocniły swoją współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Budowa elektrowni jądrowej to coś więcej niż projekt biznesowy. To kluczowy filar w strategicznym połączeniu polskich i amerykańskich gospodarek. Chcemy, aby Polska się rozwijała. Nie ma obszaru współpracy gospodarczej ważniejszej niż energetyka. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z panią prezydent Węgier Katalin Nowak. Przyjaźń polsko-węgierska to nie tylko hasło historyczne, ale współczesność, stwierdziła pani prezydent. Cieszę się, że nasi węgierscy przyjaciele rozumieją wagę zagrożeń, które czekają na nas w najbliższym czasie, dodał premier. W tym kontekście jest przed nami dużo wyzwań gospodarczych, w tym oczywiście kryzys energetyczny i inflacja w całej Europie. Wojna na Ukrainie jest najważniejszym tematem, który również musi zostać omówiony. Dobrze, że możemy porozmawiać z przyjaciółmi z Węgier na ten temat. Myślę, że to rzeczywiście słuszne, aby porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy i co przed nami. Mamy wspólnie nadzieję, że ta wojna się zakończy. Jestem tutaj nie tylko jako prezydent, ale też jako przyjaciel Polski. Węgla nie zabraknie, zapewnił resort aktywów państwowych. Wiceminister Karol Rabenda wyjaśnił, w jaki sposób samorządy powinny zagospodarować nadmiar węgla. Będzie także możliwość zakupu surowca na zapas. Pojawiają się pytania, co z węglem, który ewentualnie u gmin by pozostał. My przewidujemy zmiany w tej naszej ustawie tak, żeby uelastycznić ten proces, chociaż oczywiście chcielibyśmy, żeby na poziomie operacyjnym jak najwięcej się wydarzyło. Tutaj kolejny apel do gmin, żeby te kolejne dostawy już były odpowiadały takiemu konkretnemu zapotrzebowaniu, nie tylko złożonym wnioskom, ale też, bo to każda gmina ma w różny sposób, ale żeby to te zamówienia do naszych importerów czy do spółek pokrywały się dokładnie z tym, jakie jest zapotrzebowanie mieszkańców, to realne, czyli nie tylko złożone wnioski, ale też najlepiej, jeśli mieszkańcy już by opłacili ten węgiel, wtedy mamy pewność, że się zgłoszą po niego, bo jeśli będą się zdarzały takie sytuacje, gdzie węgiel na składowiskach zostanie, to chcemy też wydłużyć ten okres odbioru powyżej tych 3 ton. Jeśli ktoś będzie chciał z tego węgla zrobić sobie powiedzmy zapas na przyszłą zimę, my tymi rozwiązaniami to umożliwimy, będzie można go sprzedawać dłużej. Jeśli chodzi o takie końcówki, to będzie można je sprzedać też mieszkańcom z innych gmin. A jeśli będą zamówienia mniejsze, te ostatnie niż 25 ton, bo tak się umawialiśmy, że te awizacje, te transporty będą wielokrotnością 25 ton, czyli tej przysłowiowej wanny, czy jak ona się tam w żargonie nazywa. Także będzie można domówić też mniejsze ilości, żeby jeśli zgłosi się, nie wiem, 10 mieszkańców, żeby te 10 ton na przykład przyjechało do gminy.
Ukraińskie wojska przeprowadziły wczoraj późnym wieczorem zmasowany atak rakietowy na rosyjskie pozycje na okupowanych terenach Donbasu. Data ataku jest pierwszą rocznicą uznania przez Rosję samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Portal Ukraińska Prawda informuje z kolei o udanym ataku na magazyn amunicji w okupowanym przez Rosjan Mariupolu, przeprowadzonym dziś rano. Bachmućkuj. W Bachmucie i Łymańsku toczą się zacięte walki. Robimy wszystko, aby wesprzeć naszych chłopaków. Mimo całego nacisku na nasze siły, linia frontu nie uległa zmianie. Rosyjska armia po raz kolejny brutalnie ostrzelała Cherson. Są ranni i zabici. To uderzenie nie miało i nie mogło mieć żadnego celu militarnego. Podobnie jak tysiące innych rosyjskich ataków, które są prawdziwym przesłaniem Rosji dla świata. W ten sposób państwo terrorystyczne próbuje powiedzieć, że z terroryzmem trzeba się rzekomo liczyć. Udowodnimy, że należy liczyć się tylko z człowieczeństwem, tylko z kartą narodów zjednoczonych i tylko z prawem każdego narodu do swobodnego i bezpiecznego życia od terroru i szaleńczych agresji, takich jak rosyjska. Odessa Moskalów zasłuchał ich wypowiedzi, sytuacja bez sutkiewych zmian. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl, a tam specjalna sekcja poświęcona wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.